Siemaneczko, moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Wrzucę Gaming. Dzisiaj dosyć ciekawy filmik, bowiem to nie będzie normalny filmik nagrywany z telefonu, bowiem doczekaliście się odcinka na komputerze i to z Minecrafta, także dosyć spoko, Mixon, z nami. Dzisiaj bardzo serdecznie Cię witam również. Dzień dobry, fanem jestem, dzień dobry. No i dobrze, fajnie, dobra. Okej, i teraz jesteśmy na serwerze. I mamy tutaj taki plan, żebyśmy tutaj zbudowali niesamowitą metropolię. Czyli, krótko mówiąc, budujemy jakieś kozackie miasto. No nie wiem, jesteśmy akurat na pustyni, no nie wiem, co tutaj za bardzo zrobić. Dlatego też, Mixon, ja tam proponuję się tutaj rozejrzeć, czy jakby może bardziej takie, nie wiem, bardziej ziemne środowisko, bo tutaj jakby, no trochę... Tak, też tak uważam, jednakże ja na początku bym referował pójść po tamte drzewka, jak widzisz, żeby zrobić sobie narzędzia, ale też pochodziłbym sobie trochę po pustyni, bo nigdy mi się nie zdarzyła sytuacja, że byłem na pustyni i nie znalazłem albo wioski, albo świątyni, także ja bym jednak pochodził po tej. A no właśnie! Cztery klocki drewna. Chwila. Łapką. Boże drogi. Nie działa mi touchpad. Okej, mamy małe problemy techniczne. Errory wszędzie są. Dobra, chyba. Nie udaje się. Sprint, atakuj niż. No pewnie, dlaczego? Bo mam to na Y zrobione. No dobra. No i oczywiście, że działa, proszę państwa. Właśnie kopiemy drewno. Nie wiem, jak chcemy zbudować to miasto, ale... Dobra, mamy 8 tych naszych... O, mam na siłę. O, 8, o Jezu, to ci starczy. Teraz niestety... No to patrz. Klikasz sobie... I kraftujesz sobie z tego deski. Okej. Okej, kraftujemy sobie. Wiem, proszę pana. Żeby ich było, powiedzmy, tych 16. Okej, mamy 8 patyków, jeszcze jedna taka jakby, no, runda. I lecimy. 12 patyków. O nie! Czy... No niestety. Słyszałem zombie. Nas zaczynają atakować. Słyszałem zombie! O matko jedyna, uciekaj! Uciekaj! Pomagam. No i gdzie jest zombie? Ej, gram na touchpadzie, kolego, dlaczego cię zabijam? Ojej. Ej, ale tego nie we mnie wal. Okay, dobra, ja znajdź. Łowca potworu. No jako, że gramy na survivalu, jest to troszeczkę ekstremalne zadanie. Ojej, Maria, jeszcze ten... Co tu się stało? Ja muszę skraftować? Ojej, Maria. Masz crafting. Mam crafting, widzę go. Postawiłem cię. I co ja na tym... Pająk, bronię cię wrzecion, swoim życiem. Ja pierdzielę. Mistrzowską, zamiast konstruować... O Jezus Maria, Bronię cię, zamknij ten ekran. Zabijam, umieram, jeszcze bij. O Jezus Maria. Pilnuj mojego craftingu, Mixon, pilnuj go jak własnego życia. Wszystkie itemy, całe tulsy, bo kraftujesz sobie itemy. Właśnie, próbuję sobie kraftować, wiesz, gdybym jeszcze kraftował, mam zgniłe mięso. I te cztery strzały wbite w ryja. Ja nie. Dam ci to na. Przepraszam, milordzie, oddaję ci moje tutaj, to co ci zabrałem. Przepraszam. Dobra. Szybciutko. Matko boska! Co tu się dzieje? Szybciutko! I teraz patrz, zrób sobie kill off tool. Takim oto sposobem, wybuchając Clippera, zdobyłem sobie kamień i nie muszę go kopać, bo jestem prestiżowy. Jak Lord Hrushfield. Tak, bo nie klikasz na crafting wrzecią, ty klikasz na inwentarz. No i tak powinno być, no pewnie, miecz, nie no, może nie miecz, kill off. Nie, miecza nie rób, wiesz co? Kill off. Generalnie. Kill off, tak? Tak, kill off, ale generalnie... Siekierka jest mocniejsza. Robi się siekierkę, bo siekierka jest mocniejsza. No właśnie, to już poznałem. Droj, nie mam tyle hajt. Czekaj na kryta, nie spamuj, tylko jak uderzysz, to jest taki mieczyk obok twojego celownika i czekaj, aż on maksymalnie się naładuje. O nie, wrzeć, on atakuje cię, zombia. Weź mi tutaj na siekier... O matko jedyna, ale tu będzie lipa! Bo kurde, dobra, musimy chyba to robić w dzień, wiesz? Trzeba tutaj użyć boskiej ingerencji. Nie mogę użyć komend, to jest trochę dziwne. No bo nie będziemy używać komend. No to w takim... Tak. Jesteśmy w takim... Będziemy używać komend. No dobra. Będziemy, powiedzmy, legitni. No nie, no ja muszę walczyć, no przecież to jest wrzecią bez walki, to nie wrzecią.
Dobra. Zauważyłem, Jest że. 7 godzina. Jest 7:03 dokładnie. O no, przecież tam są. Ale tam wyskakują te creepery, szkielety. Dobry, patrz. Zaznaj się z moją pięścią Old Shatterhanda. Dawaj to. Dawaj go. Dawaj, Stefan. Dobra, jest dobrze. Mamy dwie strzały. Łuki strzały. Gorzej. Gorzej jest, że zginę. Mam dwa serca. Mam dwa serca. Gościu chybił. Gościu chybił. Gość jest debilem. Został zestrzelony przez. Chwila, biorę twoje itemki. I nawalam! Pomsta do nieba! Pomsta do nieba! Nie bierz moich itemów! Zostały ci jeszcze itemy! Poczekaj! Oh my god! Poczekaj, oddam ci itemy. Ziemia to była twoja. Kości to chyba nie moje. Siekierka moja. No i to wszystko. Ale miałeś jeszcze blo, miałeś jeszcze to. Kości chyba nie pamiętam. Miał, dam ci to, bo nasiona pszenicy przynoszą szczęście według starożytnych Greków. Muszę się zjeść, muszę. Trzeba się skupić, trzeba się. Zgniłe mięso! Nie jest zgniłego mięsa, bo to cię zatruje, wiesz? Właśnie nie, bo lepiej zjeść to niż nic. No chyba, że nie masz sprinta, no. O nie, Clipper, Clipper! Niedobrze! Polipa! Dobra, dobra! Mam już kurde 19 tego wszystkiego. Co ty robisz? Patyki żeś mi zakosił, ty knucie. Dobra, to jest po swoje patyki. To jest trochę dziwne, bo ja mam 13 patyków. Masz tutaj patyki i dwa! Już jeden dzień już tu jesteśmy. Jasna noba. O, Enderman tam był. I teraz patrz, powiem ci co robimy. Masz dużo patyków? Patyków mam 13. To patrz, o, to starczy. To robisz kamienny kilof, kamienną siekierę, motykę. O nie, pajączek! Pajączek bez nóżek i rączek! Ja nie wytrzymam. Piękna nożna, już jestem, już mam swoje temki! Ale to jest tunel! Nie! Zabiję cię. Rzuciłeś go w moją stronę i dostałem damage. O nie, Enderman! Nie gap się na niego! Endermana trzeba go przepraszam, że ci uderzyłem, ale Endermana trzeba złapać wódkę i go zabić. Aha, no dobra. Poczekaj, muszę teraz skraftować. Proszę by... Cicho, cicho! Przecież jest jeszcze... Przecież jest już noc! Enderman, chodź tu! Kilof? Drewnia... kamienny? Tak, kamienny kilof, łopata, Ale mój dirt tutaj zniknął! Mój dirt! O nie, proszę, proszę. To mój dirt, ale nie dirt, tylko ten drugi, ten Brocktok, trzymasz go tutaj. Stań, ej, ej, hop, Mixon, Mixon, Mixon. Też mi to. Myśl, o nie, no 20, 27, nieważne. To jest kobl, ale dobrze. Dobra, nieważne. Kilof czy siekiera? Siekiera czy kilof? Dobra. Rób tak, siekierę, kilof. Kamienną łopatę i kamienną motykę. Rób wszystkie, całe toolsy, wiesz, to się nazywa tools. Łopata, po co mam łopata, tego to nie wiem. Okej, byśmy musieli jakieś epickie wieżowce tu zbudować. No nieważne, no nie. Nie będziemy budować, to jest słaby teren. Mówię, że nie będziemy budować, ale wypadałoby coś tutaj na te przyszłe dni zbudować. Gdzie ty jesteś? Panie Mixon. Poczekaj, nie ruszaj się. Nie ruszam się, jestem tutaj. O, dzień dobry. Chodź. Skakuj. Ja muszę do łudy wejść. Aha. Coś źle. Utopię się. Jak to się wchodzi? Prawym przyciskiem myszy. No. Ja nie wytrzymam, może. Nie, no nie. Nie uderzaj. Jestem! Jestem, dzień dobry. Jesteśmy na łódce, może FM. Przepraszam, że ci to zniszczę, ale to jest moja łódka. Zobacz, jaki, wiesz, jaki taki duży kaktus jest rzadko spotykany. Jak klikniesz kontrol, to możesz pływać szybciej. Wiem. W wodzie. Generalnie to zobacz, jaki duży kaktus, rzadko spotykany. Ej, ale faktycznie, ty roj. Normalnie rosną do 3. O, to jest taki normalny kaktus. Ała. Kaktus cię bije. A patrz, a te drzewka dają ci patyki normalnie. Nie wszystkie co prawda, ale większość. Ty roj, mam patyka. Dziękuję. Ale ja nie wiedziałem. To jednak się coś tutaj zmieniło w tych Minecraftach. Ja myślałem, że tylko zmieniłem lobby i walą napis 1.17 co nowego i to tyle. O my god, tutaj będzie ciekawie. No nie, no bez przesady. A wiesz co, ja bym tam... Poszedł, wiesz dlaczego? Bo tu jest żelazo, widzę. Ale ja nie mam hajsu. To się nam przyda. Dobra, poczekaj, to będzie skok wiary. Czego nie masz? Skocz do wody. Blok
Jestem! Co ty zrobiłeś? Ja nie wytrzymam! Ja spadłem! Ja dobra, mam twoje itemki, chociaż nie zbieram. Jest żelazo. Nie zbieraj mi itemki, ja sobie wszystkie wezmę. Czekaj, ja wykopię, ja wszystko wykopię. Albo kop to żelazo, kop to żelazo. Kopię to żelazo. Panie, to jest zadanie dla wrzeciona. To jest zadanie dla wrzeciona. I potem kop węgiel. I kop dużo kobla, żebyśmy mogli zrobić piecyk i przepalić to żelazo i sobie zrobić tarczę. Ej. Albo jakieś trusy. Ej, mnie znosi tutaj nurt wody! Matko jedyna! Co tu się dzieje? Zakobluj. Zakobluj? Ej, nie słyszę. Dobra, skok życia! O, udało się. Jesteś, ale tu itemki! Poczekaj, chwila. Mam tutaj twoje itemki, no właśnie mam tutaj twój kilo! Jezus Maria, coś tu się... Ale daj wszystkie moje itemy, jakie masz. Jakie to? Co ty tutaj miałeś? Chyba to. Powiedzmy, że... Miałem jeszcze dirta. Dirt miałeś, no to racja, faktycznie miałeś dirta. I miałeś... Miałem dirta, siekierka... I crafting table oczywiście. Ała. Crafting table. No to jeszcze jedna siekierka drewniana. O nie, bo tam creeper! Nie drewniana! No, sorry, że się wydupciłem, ale dobra. Ale tutaj emocji przy tym budowaniu. Musimy się przejść tym kanionkiem. O, na przykład właśnie po takie żelazo. Im więcej żelaza, tym lepiej. Dobra ludziska, idziemy po żelazo, zobaczymy. Zobacz, ślepcu, tu jest żelazo. Jak żelazo? Tu nie ma żelaza. No pod nami. A jest żelazo, schował się. Knyć. Ale tak nie kop, bo to będzie ci 5 lat zajmowało, wiesz? Bo jak się w wodzie kopie, to zajmuje zdecydowanie dłużej. No chyba, że się taki mną i się nie potrafi nawet podsadzić. Oj, teraz patrz. A jak szybko to... Chwila! Ja tonę! No! Nic nie tonie, wszystko pod kontrolą. Wchodzę! O, tu jest... No ej! Sorry. To jest moje miejsce, jasne? A gdyby tak cię teraz tam zamknąć? No... O nie! Ucieczka! Wychodzę z... Zamykam! A gdyby cię teraz tak zamknąć? Krzykowałeś klocek, jak możesz? Krzykowałem klocka, no. Szykowałem klock. Chodziło mi o blog, tak wiecie, tak dla pewności. To jest kanał family friendly, żeby tak pozostało. Patrz, teraz. Że... Tutaj, węgiel! Jest węgiel! Wykop ten węgiel. Jak jest węgiel, to jest level chyba, tak przynajmniej było. Kopalnie śląskie są odpalane, my będziemy bogaci. I możesz od razu wykopać 20 kobla. Chyba, że masz w ekwipunku. Wiesz co, wiesz... O nie, knur! Szkielet. Oh my god! Chwila! Ja nie wytrzymam, mam 18 kobla, to jest bruk, tak? To jest ten bruk, tak? Okej, dobra. Tak, a potrzebujesz mieć 20. No i pyk i cyk, picuś glancuś 20, proszę. A węgla ile masz? 11. Okej, to teraz mogę cały twój węgiel i kobl? Gdzie ty jesteś? Matko, dobra. Proszę bardzo, poczekaj. Kurde, nurt mnie tutaj znosi. Węgiel i... No i kobl. Proszę, cobblestone, no masz. Cobblestone. Dobra, mam. I teraz tak, słuchajcie, już robimy bardzo ciekawe rzeczy, już sobie ten ekwipunek robimy bardzo elegancko, bardzo fajnie. Mixon tutaj postawił 3 piecyki, wygląda to trochę tak jak jakaś przerwa, jakieś wakacje czy coś. Jakbyśmy byli na jakimś obozie przetrwania, ale okej, dobra, nieważne. Mamy tutaj wszystko, czego dużo zapragnie, są potwory, jest crafting, jest pieca i jest woda. Okay. No także widzowie, jest jeszcze Mixon. Cięcie i widzimy się, jak wszystko się nam tutaj elegancko w piecykach poprzepala. Dokładnie. W tym momencie wrzecią dostajesz ode mnie wiaderko, proszę. Czyli dzięki temu możesz transportować różne rzeczy. Wiem o tym. Otrzymujesz ode mnie tarczę, która jest bardzo dobra, bo możesz się chronić przed mobami. O! Proszę. No to jestem bogaty, gdzie jest ta tarcza? O. Chwila, zrobimy inaczej. Tarczę sobie już od razu wezmę do naszego tak, tutaj... Tak, tarczę sobie kliknij F. Najdź sobie na pasek zadań i sobie kliknij F i to będziesz miał w drugiej ręce. No ja mam w drugiej ręce. Myślałem, że w Minecraftcie można mieć jedną rękę. O, dobra, nieważne. Lecimy. I dostaniesz ode mnie po kilofie żelaznym. Okej, czemu nie? Kilof żelazny, proszę dla ciebie. Znaj łaskę pana. Okej, słuchajcie, po tych kilkunastu minutach
granie z Mikołajem. Myślę, że trochę mu przybliżyłem tę grę. Kończymy pewnie na tym, że mamy z żelaznych rzeczy, to mamy tarczę. O, pewnie. Mamy siekierę, mamy też kilof. Pewnie, kilof jest bardzo ważny. Myślę, że odcinek wam się podobał, zostawcie subskrypcję. Ale to zależy od widzów, nie wiem. Jeszcze youtuber się z wami żegna, jeszcze z wami. Dobrze, bo Mikson zachował się tak, jakby od razu był tam youtuberem wielką gwiazdą, ale nieładne. Dobrze, moi drodzy, teraz tak jak na osobności, dzięki wam za obejrzenie tego materiału, ile go obejrzałeś do końca, no bo jeżeli go nie obejrzałeś do końca, no to prawdopodobnie przyjdzie do ciebie zło i cię zabije. Także do zobaczenia i cześć!